Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowało wydarzenie pod nazwą Gościnie u Kajetana Kraszewskiego. Staramy się co roku organizować wydarzenia w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. W roku bieżącym takim motywem czy tematem przewodnim są smaki dziedzictwa i stąd też nasz program, który nawiązuje do tradycji kulinarnych w dworach szlacheckich. Jeśli chodzi o program dzisiejszego wydarzenia, takim wstępem był koncert muzyczny. Przed słuchaczami wystąpiła bielska grupa Jazz Trio. Tak się składa, że muzyka była bardzo bliska Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Kraszewski kochał muzykę, Kraszewski też komponował, Kraszewski też w operze. Jeśli chodzi o Kajetana Kraszewskiego, brata Józefa, to również komponował utwory muzyczne, więc ta muzyka towarzyszyła im na co dzień. Odbyła się prelekcja Tradycje kulinarne XIX-wiecznych dworów szlacheckich. Natomiast kolejnym punktem naszego programu będzie otwarcie wystawy czasowej. Wystawy czasowej również o tematyce związanej z motywem przewodnim Europejskich Dni Dziedzictwa. Natomiast na zakończenie dzisiejszego wydarzenia wszystkie osoby, które zechciały w nim uczestniczyć, które przybyły do Romanowa, zaprosimy na taki poczęstunek, podczas którego można będzie skosztować między innymi chleba, między innymi swojskich wędlin czy nalewek. Jeśli chodzi o naszą nową wystawę, którą otwieramy w dniu dzisiejszym, to jest wystawa, na której prezentowane są między innymi wnętrze jadalni dworskiej. Zaprezentowane są również naczynia, sztućce, którymi jadano na dworze ziemiańskim oraz również w ramach tej wystawy zaprezentujemy wyposażenie apteczki dworskiej. W dniu dzisiejszym nastąpi otwarcie, natomiast jeśli chodzi o możliwość obejrzenia jej w muzeum, to można ją będzie obejrzeć do końca marca przyszłego roku. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you.